Kambodziego. Ba, 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 ba. A drugie moje marzenie, kochani, jeżeli jest reinkarnacja, to chciałbym być drzewem. Stać sobie gdzieś tam w polu albo w lesie i przyszliby drwale i by mnie ścięli i by przerobili mnie na papier, to ja bym był być chciał być papierem toaletowym. Kocham. Ja rozpocznę. Pozdrawiam. Dziękuję, dziękuję bardzo, Jaro. JR44 50 zł. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. No. I jak ten. Ja chciałbym być wtedy papierem, ale to jakbym miał szczęście. No i potem rodzi się drugie szczęście. Jeżeli bym trafił do toalety, kochani, męskiej, no to bym miał przejebane. Trafiłbym nam za karę. No a jeżeli bym trafił do toalety żeńskiej, no to już byłoby super. To już bym się cieszył. Jakby była taka reinkarnacja. Już jestem w żeńskiej toalecie. No i teraz tu tutaj teraz ostatnie zasadnicze takie. Wyobraźcie sobie to. Siedzi fajna kobitka. Urywa ten kawałek papieru, czyli mnie. I ja tak sobie siedzę w jej dłoniach i się modlę. Gdzie ona mnie użyje? Od przodu czy od zdróweczko. Mumin, ty przestać bredzić o papierze toaletowym, tylko bierz się z Nadzią za siebie. Czas przestać żyć, a zacząć jeść. Odstawić chlanie i zacząć sport jakiś uprawiać, choćby spacery 10 tysięcy kroków. No dziękuję ci bardzo za dychę. Dużo w tym prawdy powiedziałeś. Nie mogę i nie mam prawa ciebie skrytykować, ani się na ciebie gniewać, bo w sumie dobrze powiedziałeś, no ale jest jak jest, ale no... Okon!